No witam. Dzisiaj cięższa praca, bo muszę tutaj, widzicie, odcinać od betonów tutaj, żeby ładnie podeszło, żeby to się z tym wszystkim zgrać. Musimy zrobić już tutaj też te wjazdy, odpływy. Nie odpływy, tylko beton musi być wyżej. Wyjeżdżać się będzie wyżej i dopiero mały spadek na poziom betonu, tak żeby woda nie podciekała. A całość będzie spływać tam, na lewą stronę. Jest taki delikatny skos, obornik trochę podrzucony. No i kręcimy tutaj. Dobra, tutaj już pooddzielane jest, z tamtej strony zresztą też. Tutaj jeszcze fazuje mi tutaj od pola. To będzie aż do murka. I tutaj przy murku musimy odebrać jeszcze ziemię z lewej strony murka. Delikatnie jeszcze ten obornik trzeba podgarnąć. No i dowozić, równać, kurwa, i działamy. Bo już mi się nie chce. A ja znowu najgorsze robotę mam, kurwa. Zaraz będziemy wywozić. Zaraz będziemy wywozić ten obornik stąd koparką ładowarką. Jeszcze silos zalejemy, bo szkoda nie zrobić tego na raz. A do tego mniej więcej poziomu będzie beton. Ja muszę tutaj, kurwa, odwiosłować trochę tego. Tutaj też pójdzie B25 posadzkowy, bez zbrojenia. Tutaj od boku trochę odebrałem, jeszcze tutaj trzeba tylko ujeździć. Także dzisiaj oto i silos chyba będziemy mieli na gotowo, myślę. Tu jest jakieś 300 metrów kwadratowych, plus tutaj 400. I to będziemy zalewać jednym etapem, wszystko, razem z silosem. To będzie pierwszy etap. Drugi etap to będzie przejazd i za halą. I będzie dwa etapy. A później dopiero zajmiemy się korytowaniem na podwórku i to będzie trzeci etap. Czyli trzyetapowo, nie ma sensu tutaj się spinać. Ja też nie mam brygady ludzi, tylko będę sam z ojcem. Wibrołata, gumowce i siła mięśni. Dobry obiad zjeść i działać.
Tutaj będziemy mieli do zalania 700 metrów kwadratowych. 150 ma silo, 150 będzie tutaj, tutaj 400. I to będzie na jeden dzień roboty, kurwa. A L4 przecież nie dostanę. Na drugi dzień ładnie się zrobi tam podjazd. Tutaj jeszcze folię trzeba będzie rozłożyć, jutro mam ją odebrać. Szalunek będzie szedł od murka do słupka, przy słupku do murka. Tutaj szalunku nie trzeba, tam odciąć i wzdłuż pola szalunek. I taki tutaj będzie jeszcze skos i tam oszalować wszystko. No. Odczekamy, na drugi dzień szalunki pościągam i będę szalował drogę. Także tutaj co drugi dzień będzie gruszka przyjeżdżała. No się nie co drugi. Pierwszego dnia wynajemy, na drugi dzień sobie przygotuję, na trzeci dzień przyjedzie znowu gruszka, a później będziemy znowu kurytować przód i nawozić, bo tam kilka dni zejdzie. A później jak se kurde walnę się na łóżko, cały dzień będę leżał. Ale będzie z głowy. Fajnie, że silos będzie zalany. Dogadałem się. Tutaj jeszcze będziemy musieli zrobić, kurwa, go wypełnić na zimę. Na murki da się folię. Zarzucę folię tam od spodu, tutaj i tak samo tam wypełnimy. Tą folię pozakładam. Przykryję główną folią opony i niech się kisi. A tutaj mam 1/4 wybraną z tego silosa. Pytaliście też o to, jak się zakisiło. Bardzo ładnie się zakisiło. Jesteśmy. Piękny zapach. Dużo ziarna widać. Żółto aż. Widzicie, jaki jest stosunek ziarna. I to jest wszystko. No nie wszystko, tu jest jedno całe. No ale rozłupane, nie? No i bo w tej kukurydzy już najważniejsze jest ziarno. Dlatego taką kiszonkę. Taką kukurydzę, co teraz jeszcze na polu stoi, też można jeszcze kisić, bo tak samo można zakisić same ziarno, tak samo można i z łodygami. Nie ma w tym problemu. Do tego dodam wysłodek na górę, obcieknie ładnie do samego spodu i będzie jeszcze kiszonka. Tak jak i ta jest. Tak i tamta się niczym nie różni. Minęło od kilka tygodni, ale nic się nie zmieniło. Stoi tak jak stała, sucha. Wtedy była sucha i teraz jest sucha. Pytacie, jak będę karmił. No, po pierwsze to przywiozę sobie tutaj dwie kule, tam dwie kule, na środek na pierdziele kiszonki. To mi starczy na 2-3 dni. I tyle. A ja beton laklałem tutaj, powiedzmy w południe, wieczorem już można było po nim chodzić. Na drugi dzień, jakbym przejechał MTZ-em, nic by się nie stało. Ale i tak jeździł, nie będę na drugi dzień, bo będę miał na 3 dni gdzieś mniej więcej jedzenia sobie na przywożę, tak więc bez żadnego kłopotu, bez stresu. Ten beton bardzo szybko wiąże. A ja tutaj nie będę wjeżdżał czterokółką w niego, tylko MTZ waży 2,5 tony może. No i tak mijają dni. Trochę łopatuję, trochę obserwuję. Niedługo będzie koniec. Jak zwykle bateria mi padła. Byłem właśnie oddać MTZ-a do naprawy, do mechanika. Tutaj już trochę poszło do przodu, już jest wyżej, praktycznie na tą wysokość. Teraz trzeba to ładnie poprofilować. Tutaj już jest usypywane. Do połowy jest już praktycznie tyle, co trzeba. Tutaj tylko jeszcze trzeba jeden skład wysypać. No i z silosu jeszcze trzeba wypierdzielić wszystko. Tutaj pewnie trzeba będzie jeszcze jedną, żeby to ładnie było na tą stronę, cały skos. I na sobotę mam umówioną gruszkę. Miała być wcześniej na piątek, ale nie wyjdzie na 100%. Poza tym z piątku na sobotę ma być minus 2 w nocy. To rezygnuję. No, już samo się wziął za wywożenie obornika. Ja dałem bykom. Policja przed chwilą była. Dwa mandaty zostały wypisane. Droga zabrudzona. Miłkowskie. No, zadzwonili po prostu. To nic, no to trudno. Ostatnie 3 dni
czy tam kilka dni i spokój już na wiele lat, beton będzie pod sam asfalt, będą mogli mnie cmoknąć w pompkę, co niektórzy. Jak na razie trochę oczyściłem łopatą, bo MTZ też jest, tutaj pójdzie jeden skład, chyba nawet teraz będzie wysypywany i to chyba zaleje razem z tamtym, no bo tutaj nie ma problemu, żeby tego nie zrobić, tak mi się wydaje. MTZ jakby był z łyżką, to bym pojechał i pozgarniał trochę to z asfaltu, ale nie jest tam tak źle wcale. Zobaczymy. Znowu dużo nie nagrywałem, bo musiałem to MTZ, to Sreta, to tu, to drogę, to to. No ale już zalążek widać. Tutaj praktycznie tylko wyrównać, rozprowadzić. Chcę zalać to silos i tutaj, nie? W piątek. W sobotę, nie w piątek, przepraszam. Pójdzie folia, a przed folią pójdzie walec. Tu jeszcze muszę sobie te wjazdy jakoś wyprofilować, nie? Ten i ten. I tak by było. Nie będę więcej nagrywał, bo tutaj nic się nie wie, dzień więcej nie dzieje. Ważne, że idzie do przodu. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku, czyli jutro.